Dzień dobry, ja nazywam się Grażyna Hajewski, a jestem artystką malarką. Serdecznie witam wszystkich fanów mojego malarstwa oraz te osoby, które zaciekawione tematem zajrzały tutaj i zapraszam na kolejny film. Dziś na moich sztalugach spływ przełomem Dunajca. Obraz, który namalowałam na płótnie farbami olejnymi na podkładzie farb akrylowych. Pejzaż, który obok mnie widać, jest przelotnie uchwyconym momentem przeniesionym na płótno. Sytuacją, która być może już wkrótce nie będzie miała miejsca, bo zmiany klimatyczne na to nie pozwolą. Doprawdy cieszę się, że jest mi dane utrwalić tę chwilę. Tutaj prezentuję mój dzisiejszy materiał malarski oraz tak z grubsza oznaczone farbami akrylowymi zarysy mojego przyszłego pejzażu. Moim zamiarem jest stworzenie niespokojnego, nieco chmurnego nieba o zachodzie, kiedy to pozornie białe promienie słońca, przedzierając się przez wilgotny puch, załamują się w jego kłębach, a rozpadając się na wszystkie kolory tęczy, barwią obłoki delikatnie. Kiedy przyszła kolej na zalesione stoki pienin, także obłoczki otrzymały troszeczkę zielonej farby. A oto jeden z etapów malowania. Dunajec wije się pośród skalistych zboczy pienin, częściowo okrytych zielonym płaszczem górskiej gęstej jodły. Tu widzimy obydwa stoki, lewy i prawy, z mojego punktu widzenia. Po prawej stronie widać jeszcze wyzierający spod oleju akryl, co nadaje mojemu malowaniu więcej wyrazu, więcej głębi. Tak, te zatrzymujące dech w piersiach widoki dostępne są jedynie tym śmiałkom, którzy odważyli się na przygodę z bystrą wodą rzeki. A oto woda rzeki. Jak malować wodę pokazałam w poprzednich filmach. Czy wie kto z Państwa, że tradycja spływu Dunajcem sięga daleko wstecz? Że początkowo Dunajcowi flisacy spławiali jedynie w kierunku Gdańska pnie jodę ściętych w bogato zalesionych pieninach? Trochę to potrwało, zanim spływ Dunajcem zmienił się w turystyczną atrakcję, jaką jest do dzisiaj. A jest tam co podziwiać. Jeszcze. Bo te okolice są jednym z nielicznych obszarów niezmienionych tak zasadniczo przez człowieka. Woda w Dunajcu jest burzliwa. By to oznaczyć, posługuję się szpachtelką malarską i załamaną bielą. Stok prawy na jednym z etapów malowania. Malując tratwy, używałam sienę paloną, a pogłębiając wszechstronnie panującą zieleń, korzystałam z błękitu pruskiego. Tu wygląd ostateczny obrazu. A tutaj zbliżenie jednego z jego szczegółów. Jak zwykle obraz wystawiam do sprzedaży w miesiąc po premierze tego filmu, ale już teraz można go sobie zarezerwować. Adres mailowy podaję tutaj. Ja żegnam się, dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście na następny film. O czym on będzie? Jeszcze nie wiem. Pa!